Cześć wszystkim, dzisiaj kolejny odcinek ze Słudzą Zemdlą Strójeczka. Mamy już 26 poziom, chapter 9, kolejnego bossa na 28 poziomie. Do tego bossa jeszcze możemy sobie wbijać poziom. Nie wiem, czy jest sens zaglądania tutaj. Co najwyżej to sobie zmienimy statystyki naszego miecza na esencję i agilitkę. Ale nie. Nie potrzebujemy. To, co tutaj jest, czyli agilitka jest tutaj, a esencji i tak nie potrzebujemy, bo nie lecimy w magię. Jak tutaj. Czy coś się zbugowało? Pamiętam, że kiedyś tutaj taki cheat działał, że jak się chyba szło na walkę. Się tam zajrzało, było chyba więcej punktów, nie wiem. A i tak nie gram na lód, więc zczytowane może to nie będzie i tak. Czyli ten cheat i tak się nam nie przyda. Wielki, nie spadłeś. A nie chciało mi się do ciebie doskakiwać. No właśnie, lepiej się starać. Lepiej delfin, co ty w ogóle zabroń miałeś? Aver damage 14, to pośmiewisko, to co z siebie zrobiłeś. Jest tu gdzieś... nie. Niestety nie widzę twojej broni. No dobra. Kolejny to... Rubikon. Teraz zobaczymy, czy ten Questmaster znowu wzrosło. Fish 14, okej. 214. Jak tam? Nie wzrosło, ok. Ale no ja nie mam Rustmaster rozdane. Tu jest tylko jeden punkt. To coś się zcheatowało na pewno. No, niby to są dwa punkty, to jest trzeci punkt. Czekajcie. O, czyli to jest po prostu są rozdane punkty, tylko ja ich nie rozdawałem, nie, więc... Skąd się to wzięło? Nie wyjaśnię. Okej. Saraken. A może miałem kiedyś jakiś inny item, który miał wprost... Master, może z tamtego się zczytowało, nie wiem. Ale na pewno... Z czegoś to się zczytowało, bo ja na pewno w lód nie rozdawałem, bo nie miałbym jak. Nie miałbym jak, bo wiecie, że pierw musiałbym coś rozdać 10 punktów na dole. Jedną z tych skilli, a tam w ogóle nie ma skilla. Więc to nie miałoby sensu, żebym rozdał 2 punkty w lód. Ja rozdaję... Trochę w elementy, trochę w dobre, trochę w kas, nie? Te trzy rzeczy. I cały czas nie cheatuję, jeśli chodzi o pieniążki. Bo nie ma potrzeby. Cały czas mi dobrze idzie bez cheatowania. Bez cheatowania cały czas idzie dobrze. Voltar. No nie odpychaj mnie, kolego. W ogóle ile ja potrzebuję walk? No, parujesz ciągle. I misujesz. Dostałem 22. W końcu coś trafiłem, 92 i 214 krytyka. Jak zaczął trafiać, to trafiał do końca. A jak misował, to misował. Okej, ile rzeczy, ile tego... W sumie nie trwa to zbyt długo jak na razie jeszcze, to wbijanie tego poziomu. Nawet jeśli to są ostatni przeciwnicy areny, co daje więcej ekstra. To cały czas to jednak... Nie dłuży się jeszcze. Jeszcze się nie dłuży. Okej. Okay. Minus. Minus. 107. Już ci cały armor zbiłem. I tyle. Wstawaj. 161 już mamy. O, do dużo. Tych alignmentów oraz Sporting.
Raz, pół, pin. Może znowu odcinek wyjdzie pół godziny i nie wyżej, albo lekko powyżej pół godziny. Zobaczymy. Walczmy teraz z tym Rasputinem. Próbujemy go bić. Po co mnie, kolego, przyciągasz? Po co kolega mnie przyciąga, skoro ja jestem z nim na blisko? Chciałem to wytłumaczyć. Ile ty bijesz tej gitary? Mogę zobaczyć? 2 do 16. Poison Master i Intellect ma. Okej. Jupiter. Jupiter. Co masz w tej broni? Pokaż ją. 16,26 na 21 poziom. Elementary Resistance i Charisma. Okej. Okay. 75, 50. Miss. 2. 33. Miss. 34. 107. 20. 61. 43. 107 i Sparrow's Jupiter's Life. Tak. Ja nie zaglądałem w ogóle do armory, ale nie wydaje mi się, żebym. Chociaż mógłbym spróbować znaleźć kolejne dobre itemy za 100. Po co ty się regenerujesz tą magiką? Tą magikę, po co ją regenerujesz, skoro. Nawet spela nie. Użył w końcu spela. To w końcu tylko użył tego spela, jak już zginął. Na chwilę przed tym, jak go dobiłem, on jeszcze spela użył, żeby pokazać. Czy on też potrafi być dobry? No to pokazał, tylko za późno. No akurat przed zbiciem chciał to pokazać, to pokazał. Może jakby od początku tak bił, to może by mu wyszło na dobre, ale on wolał sobie magikę zregenerować, żeby lepiej używać spell. 64 zbijem, ok. 6, ok. Jeszcze ci nogę urwało. Widziałem, że nie byłem, chyba nie byłem na dystans z nim, więc no nie podskoczyłem. Nie podskoczyłem do niego. Wydawało mi się, że nie jestem na dystans z tym przeciwnikiem. Okej, okay, Cliff of coś tam pisał. Taką gitarkę to miał jeden z gości na początku areny. Aldrix NCF Firgel. Chyba dosłownie na początku areny. Chyba pierwszy gościu. Tak, chyba tak. Chyba pierwszy gościu miał tą gitarę. Czyli pierwszy gościu i ostatni mieli tą samą gitarę. Dzięki. Aldrix i ten na początku areny mieli tą samą gitarę. Tak mi się wydaje. Okej, okay, zacznijmy od ciebie. Cały czas szliśmy na arenę od początku, to teraz pójdźmy od końca. Znaczenia to nie ma i tak. 214. Już się wyleczyłeś, kolego? I tak stracisz całe życie. Ja mam młota na 11 poziom. A ja mam miecz na... Tak, pokaż mi. 20, więc no 9 leveli do przodu ja jestem z tą bronią. Jeszcze o wiele lepsze statystyki mam. Znaczy bije dwa razy tyle. Znaczy ma maksymalny damage to jest dwa razy większy od twojego. Bije za 214 przynajmniej. Przynajmniej. Najmniej to bijemy 107. Nie. Najmniej to bijemy z kilka. Trzeba sobie przypomnieć ile. Dirk. Miecz pierwszy poziom, kolego. I co ty chcesz z tym mieczem tu robić? Zadyszkę walić, okej. Okay. No tak, 39. 90, 107. Okej. Okay. Okej, okay, prawie miał naładowaną tą kulę, ale już mi ją wyłączył. Okej, okay, to ją... O, krytyk za 22, no. Akurat najmniej krytyków to w Neas wylazło. Ale... Chyba nie jest...
Na arenie chyba nie było śmiertelnego krytyka w nas. No tam to jakieś tam mieliśmy krytyczne zabicia nas na boss. Bo ktoś boss nas dobił krytycznie. Ale ci przeciwnicy, którzy mają bronie tak słabe, że tylko są po to, żeby ich pokonać i wbić level. Ci przeciwnicy mają tak słabe bronie, że żeby nas pokonać, to musieliby być sobie coś mocni magowie. Już takich się trafi, już takich mieliśmy okazję spotkać. Okej. Okay. Jak ty się nazywasz, kolego? Genghis. No jeszcze niektóre imiona są niełatwe do przeczytania. 99. No dobra, coś to blokowanie daje? Nic. I tak bije z magii. Pa, pa. Jeszcze aniołki wysyła. Jeszcze wysłał swoje kółeczka aniołkowe gdzieś do góry, żeby pokazać, że spadł, faktycznie spadł. Polymedes. 107. Jeszcze 10 ci zostało żyćmi. Magika jest sama. Akurat magikę najmniej potrzebuje, nie? Więc... O, się wyleczyłeś, kolego, to masz. Czyli nie wiem, poza z nim tyle walczę, skoro wystarczyło quicka i koniec. Ale próbowałem go trochę pokrzyczeć. Widziałem, że on i tak jakby... Jeszcze chyba... No, jeden z najsłabszych mieczyków wziął. Ja może wezmę młotek. Tak jak tamten gościu na środku. Nie dużo kasy stracę, i tak mam jej sporo. Pobijemy się młotkiem. Z tym przeciwnikiem. Ja mam 16, ty masz 10. Zobaczymy, jak długo będziemy walczyć. O, masz jeszcze coś takiego. Dolżnięte. Mały młotek, zobaczymy, jak długo będę się tym młotkiem bił. Skoro mam tyle kasy, no to mogę sobie czasami tak troszeczkę zmienić broń na przykład na taką broń, co ma przeciwnik. Mogę też czasem, tak że jak grałem samemu, to też wszystko robiłem. Sobie trochę miałem naczytowane, więc mogłem to robić. Że no kupowałem wszystko, co przeciwnik miał. Od broni po armę. Byłem kopią przeciwnika. Tak. Tylko teraz tego nie robię, bo jak wiecie, itemy są drogie. Więc no 700 kasy to i tak możliwe, że niewiele by zmieniło. Prawie 700 kasy na ten młotek poszło, nie? To niewiele to zmienia. Ale jakbym jeszcze chciał pokupować armory, no to już trochę więcej mi kasy stracił, więc nie kupuję armor. Od takich, co przeciwnik ma. No zobaczcie. Mam jego młotek, a jestem lepszy od niego. On ma jeszcze magię. O. W końcu mu ten armor zbiłem, bo już... Możecie sobie spojrzeć na czas nagrania, ile ja się z tym gościem biję jego młotkiem. Na kolejnych przeciwników już biorę swoją broń, bo jak będę miał się bić broniami przeciwników, to trochę długo będzie to trwało, więc oszczędźmy sobie tego. Niestety nie trafiłem z tym hitem. Jeszcze to jest broń jednoręczna, nie więc... No właśnie. On ma tarczę, a my nie mamy tarczy. Ile jeszcze będziemy się z nim bić? Ile bije quick w ogóle? 13. Normal to bije... gdzieś coś pomiędzy. No dobra. Jeszcze jednego normala masz. Wstawaj, kolego. Zostałeś tym młotkiem swoim na tym, czy to... Może połowę armoru zbił. Około połowy armoru mi zbił. Bo ja mam 10 tysięcy, nie więc. To 700, które wydałem na to, to akurat w ogóle nie bolało. Ale mogę to sobie sprzedać. No i już mam
i mam sporo, nie tak niewiele, znaczy trochę pieniążków odzyskałem. Okej. Okay. Jest 37 armoru. Nie pamiętam, który przeciwnik miał tak mało armoru. Taki przeciwnik to był ostatnio na jakimś... może 10 poziomie. A my mamy poziom 26. Więc kolega no nie postarał się z tym armorem. Widać było, że itemy ma słabe. I w ogóle no nie miał szans wygrać. Proton. Masz gitarkę? Jeśli na gitarki nie bije tym razem. I my ciebie. Nie. Dobra, wstawaj, kobitka. Protonika. Wiesz, 48 eczka, no... No szkoda, że muszę bić takiego przeciwnika, który... Znaczy trochę ekspa zostanie pewnie na kolejny poziom. Ale jeszcze się trzeba z jednym bić, żeby ten level wbijać. I teraz chyba będą punkty do rozdania, ale te, które są do rozdawania w tych tam opcjach. W tych opcjach, których jest więcej niż 5, nie? Na tym... to mnie nie zabij, kolego. Bo zaraz mnie zabijesz. Mogę się wyleczyć? Niestety nie mogłem. Na szczęście mnie nie zabił. Chyba nie miał magii. Albo miał magię. Albo miał... Ile w ogóle tu mamy level? Okay. Tyle tego, to byśmy na pewno zdobyli. Okej. Okay. 80 damage biłeś z tych speli. Dobra. Właśnie o tym mówiłem, że tutaj będą do rozdania te punkty. Okej. Okay. Weźmy elementy. Zwiększmy. Coś się pojawiło? No jeszcze nie. Chociaż, dobra. Popatrzę teraz w te sklepie, żeby nie było, że... Tylko w sumie... O, właśnie. Jakbym nie popatrzył, to i tak bym nie musiał tego wiedzieć, czy coś było tu fajnego, ale zobaczcie, jest coś fajnego. Mogę sobie zwiększyć... znaczy niewiele armoru. Ale alignment jest niewiele potrzebny. Intelekt też nie potrzebujemy. Możemy sobie zwiększyć armor, o tyle. I jeszcze możemy sobie zwiększyć życie. Więc to jest dobre wydanie kasy. Okej, okay, niestety na to mnie nie stać. I nawet nie będę w stanie tego kupić. Mój 32 poziomu nie wbije przez dwie walki, nie ma szans. Wiecie, że to dwie walki są, nie, a nie jedna. W sumie jest to taki dziwny bóg, że zerowa walka to też jest do przewalczenia. Dziwny bóg, dziwna zasada, dziwnie to tutaj wygląda, ale tak jest. Nic to nie, nic nie, na nic mnie tu nie stać. Vitalita znowu. Ile mamy w hełmie? 17. I talitkę można zwiększyć. Za dużo kasy na tym nie tracę. To jest taka właśnie... Armor zwiększy na pewno, ale chyba większe lepiej to niż to. U Vitality 7 to pewnie by mi dało tyle, co tutaj ma tego armoru. Czy by chyba wyszło na to samo. Ten hełm... W porównaniu z tym hełmem, co kupiłem, chyba by wyszło na to samo. Tak mi się wydaje. Nie potrzebujemy tego. Mamy jakiegoś... Mamy kapę, nie? Tak, mamy kapę, która daje 10 stręża, więc... i 2 stręża, więc no, przydatne bardzo. Okej. Okay. Mamy tutaj jakieś itemy. Okej, i teraz możemy iść. Trochę się ulepszyłem. Jakbym był level, to może już bym tych itemów nie miał, nie? Ale jakbym nie zajrzał, to bym też o nich nie wiedział. Więc jakbym nie zajrzał i o nich nie wiedział, to by nie było źle. Bo bym nie żałował nic. Ale jak już zajrzałem, to kupiłem trochę. I się przydają rzeczy.
i się przy okazji przydaje wbijanie poziomów jeszcze. 6000 ekspa do wbicia. 60000 ekspa do wbicia jest. Okej, okay, to bijemy. Ten ekspodu pont. 20 minut się. Może się uda szybko wbić ten level. On nie jest jakiś... On... To wbijanie poziomu to długo nie trwa, nie? Długo nie trwa to wbijanie poziomów tutaj. Nie trwa to też chwilę, nie? Ale no, zobaczcie jak ten exp szybko rośnie. Boromir. 8 jak mało walną. Jeszcze. I jaki ty masz ten pistolet na trzeci poziom? Ośmiewisko z siebie robi znowu. O, no przeciwnicy tak to mają. Oni na tej arenie są tylko po to, żebyśmy wbili level. I poszli na boss. No, twórca gry no, jakoś się nie stara, żeby zrobić dobrych przeciwników tutaj. Gitarowe teraz. Gitarokowa teraz ekipka. Ja ulny. Kolega jest ulny. Dobra, ja ulny, poległeś. Można sobie powiedzieć, że to ja ulny to jest nawet po polsku. Nie? Ja ulny. Czyli pracuję przy ulach. Wiem, że osoba, która pracuje przy ulach. Inaczej się nazywa, nie? Ale gościu się nazywał Ja Ulny. To się z ulami skojarzyło. Z domkami pszczółek. I os. Arkry. I teraz jak mam ten hełm, to mi nie widać, twarzy, jak jest zakrwawiona. Całe ciało nasze widać, nie? Ale nie widać naszej twarzy. Okej. Okay. Bonsai Shannon. Okej, okay, 44. Normal wystarczył, 70 walnąłem. Co ty masz za mieczyk? 2 do 7 jeszcze stracili na tym. Czyli poświęcił 2 stręże, żeby mieć tak słaby mieczyk. Okej. Okay. Oderic Stringrid. 41 AB damage. To jest gitara na 17 poziom. Jakby ktoś kiedyś chciał iść pod gitarę, to niech przemyśli ten pomysł. Czy się opłaca? Myślę, żeby się opłacało kiedyś, tak? Jakby się te gitary ulepszyło. By się kiedyś to opłacało, nie? Pojedąc pod gitary, dajecie przeciwnikom 100% na szans na trafienie w siebie. Tylko oprócz tego, że mamy gitarę, to jak się ulepsza gitary, przy okazji się krzyk ulepsza, nie? Czyli jak się rozda w charyzmę, to ulepsza charyzma krzyk i gitarki, nie? No, krzyki gitarki działają podobnie. W sumie tak samo, nie? Na gitarce można wyssać esencję, życie i odepchnąć, tak samo jak skrzyp. Tylko, że gitarą jeszcze armor zbijasz, a krzyczeniem już armor nie musisz zbijać. Więc jakby ktoś chciał się pokusić iść tutaj pod gitarki, ja raczej takiego ranu nie będę robił. Ale jakbyście chcieli iść pod gitarki, no to możecie spróbować. I zobaczyć jak trudno jest, bo na pewno jest trudno takim gościom, co ma gitary, grać. Na pewno łatwo z nim nie będzie. Na przykład w walce z Yetim to na pewno łatwo nie będzie. Ok, Brynian zbity. Ja się trochę rozgadałem. Alignment trochę lepszy, trochę więcej ich mam. Jak sobie je ulepszyłem w tych
skillpointach. To trochę jest więcej tego. Teraz wyleczymy się o 106. Bardzo ładne. Wyleczone, nie, bardzo ładne wyleczenie będzie, bo walnie się w przeciwnika. Jest 14. Okej. Okay. Że ci ostatni przeciwnicy tak dobrze ekspy dają. Okej. Okay. Nie wiem, czy ja powinienem do sklepu zaglądać? Chyba nie muszę. Wydaje mi się, że nie będę poczuć. Chociaż nie wiem. Mogę zajrzeć do sklepu, ale mogę też nie zaglądać i nie przekonywać się, co tracę. Jak się nie wie, co traci, to jest... To nie będzie bolało, jak się nie wie, co traci. To nie będzie bolało, że się czegoś nie sprawdziło. I nie zawsze jest... Nie trzeba sprawdzać. Nie trzeba sprawdzać. Wes. I tak nie wiem, co tam jest, więc... Nie muszę wiedzieć. Teraz. Potem sobie sprawdzimy. Co nowego przyjdzie. Teraz to walczmy na tej arenie, wbijajmy poziom 28. Idziemy walczyć z bossem numer 9. Bossa jest. Z bossem numer 9. Okej. Okay. Ile jeszcze walk będzie potrzebne? Zobaczymy. Plato! Nic na nogi nie założył. A w tym miejscu na pewno jest mu gorąco. I chociaż mamy sandał, no to nie poparzy nas stopy. Czy pewnie gladiator nasz też trochę by czuł gorąco. Ale on chyba bardziej gorąco czuje, bo nie ma nic na nogach. Okej, okay, jeszcze ma spodnie na drugi poziom. Jakieś swoje rzeczy. Okej. Okay, Warrior. Bablogren. 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 Okej. Okay. Bijmy się. Jaki Gravis Hit? Gravis Hit? Gravis Hit? A Gravis Hit? Tutaj jest mała szansa na trafienie. To się o 3 zmienia teraz, nie? Na Gravis Hit to jest bardzo mała szansa na trafienie. Ale czasami wchodzi. Leopold. Leopold. 107, no. Nie musimy niczym. Jak teraz rozdam punkty, to chyba dalej wagi, to będę leciał, żeby jak najbliżej tych przeciwników być od razu. Jak najmniej trzeba było tracić. I tak już jesteśmy blisko, nie? Więc to sobie w sumie jakiegoś sprzęta zwiększyć. Morte, Vertigo Tower. To jest nasze miejsce do walczenia. Okej. Okay. No i jak ty, wolny kolego jesteś? Bo w końcu ktoś ma jakąś lepszą gitarę z tych dzisiejszych przeciwników, nie? Ale on nawet nie zagrał. 144, bo to jest z krzyku wyszło ci. Okej, okay, czyli widzicie, krzyk potrafi być czasem dobry. 144 mi zbił tego. Jakby walnął jeszcze... Jakby został na tej wieży... Czy w sumie jakby walczył od początku na krzyk, to może bym jeszcze wygrał. Akurat nie mam za dużo charyzmy, więc niewiele bym obronił. I tak Lyserius. I tak poległeś. Jakby walczył od początku, to może być jakieś dużo rzeczami użyje czarnych bił. Jakbym jak on chciał podchodzić na początku, to się w ten sposób zabił. Ja wezmę ostatniego przeciwnika, Kragena. Może wystarczy jego pokonać, żeby mieć level. No, już odcinek trwa pół godziny. No dobra. A
Jak lubicie gierkę, to nie będziecie mieli z tym problemu. Już kolejny, który chce regenerować sobie manę. No, Kragen. Dawaj go. Weź się, bo zaraz cię rozwali. Serio? Mógł mnie walnąć ze tego czaru i mnie zamrozić. Ale nie ma. Dzięki kolego, trawienie. Dałeś mi wygraną. Zwiększmy stręcza, bo trochę do tyłu jest. Faktycznie wystarczyło jedną walkę zrobić. Trochę pieniążków jeszcze nazbierałem. Zobaczmy, czy tutaj są jakieś lepsze miecze. No, nie wiem, czy bym chciał to. No, zobaczcie, ta broń jest taka dobra, a już jej nie będę miał na 44 poziomie 20 walk. Musiałbym każdego bossa teraz pokonać bez przegrania, żeby tą broń zdobyć. I w sumie ile bym bossów musiał pokonać? Do 44 poziomu potrzebowałbym jeszcze 16 poziomów, nie? Tak. Mamy 9 bossa, czyli 9 plus 16 to jest 25. Czyli nawet bym tej broni nie zdobył. Nawet jakbym walczył z wszystkimi bossami. Jakby mi się udało wygrać 16 walk z wszystkimi bossami, to i tak by już mi ta broń nie była potrzebna. Bo byłby koniec gry, więc broń by się nie przydała. Okej. Nie wziąłem w końcu tamtego z Whirlwindem, z Aglitką. Wydaje mi się, że nie. Czy nie, 51. Zobaczmy, czy nam się zcheatowało, czy nie. Zcheatowało się. Zcheatowało się. To może coś się czytuje, jak ja wbijam poziom i mam tą broń w ręce. No to wygląda. No nie wiem. Czy możemy sobie dać jakąś tam szansę na dodżowanie, agilitka. Co my mamy tutaj? A nie, nie. Dodżowanie, agilitka, tyle samo armoru, więc no nie. Nie zmieniamy. Nie, 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 nie zmieniamy. Ale to można zwiększyć, bo to daje dwa razy więcej armoru od tego, co mamy i bliżej będziemy mogli skakać. A dwa Whirlwinda to niewiele mi zmieni. Lepiej będziemy mogli skakać do przeciwnika. Że na starcie, że będziemy do niego blisko. Arms, ile dają? 56. Nie. Czy to zwiększa Whirlwinda, nie? Tak. Whirlwind zwiększony. Zobaczymy, czy jak bijemy level, czy ten Whirlwind nie skoczy na 4. Tak, to ja zdejmę to. Bo nie chcę sobie cheatować Whirlwinda akurat. Mogę sobie potem tego Whirlwinda zostawić, ale na razie nie chciałbym tego cheatować. Więc zobaczymy po walce z bossem, czy się cheatuje. Jak się cheatuje, to ja to ściągam, bo ja mówię, nie chcę cheatować. Nie chcę cheatować i na to bym wydał pozostałe pieniążki, więc nie. Najwyżej sobie wymienię z powrotem na to. Z powrotem 20, 50 arborów. Stracę, ale no nie chcę czytować zbyt za bardzo. No nie potrzebuję czytować, tak? No to skoro miałem nie chcę czytować na kaszy, no to i tym na statystykach też najlepiej nie czytować. Ok. Jesteśmy gotowi na walkę ze Sir Brain of Mai, znaczy z bossem numer 9. Z bossem 9. Sir Brain of Mai. Czas odcinka 34 minuty. Ok. Half elf. Połowa elfa. Here we stand, here we fall. History won't carry at all. Half. Ok. Arena Champion 9. Wysył 8 poziom. No. Ale dynamicznie nie większy. Czy on będzie potrafił nas pokonać? Jeszcze z nim ani razu nie przegrałem w karierze Sword and Sandals trójki. Jeszcze ani razu z nim nie przegrałem. On nawet nie próbuje. Potrafić walnąć.
O! Walność po czapie, nie? Znaczy walność. No właśnie, walność po czapie, ale tylko przez chwilę, bo potem już nawet nie stara się wygrać. Okej, okay, potrafi walnąć. On nie jest jakimś. Znaczy jakby trafił od początku, gdyby to krzyczenie weszło mi w życie, to mógłbym już nie żyć, nie? A tak to jego nie ma, więc Sir Blaine of Mine, straciłeś armor, życie, ale nie straciłeś części ciała, ani nie straciłeś, czy nie dałem ci się wykrwawić, nie? 7,5. A nie sprawdziłem, czy ten boss zabija. Nawet tego nie wiem. Czy ten boss zabija, czy nie. Okej. Okay. Jest 0 Irwinda, tak? 0. Zobaczymy za chwilę, ile będzie. Zwiększmy sobie. Co to daje? Archeologia? To na... A chyba większa szansa na trafienie lepszych broni i armoru. Okej. Okay. Większa szansa na trafienie lepszych broni i armoru. O 5%, czyli w sumie o 10%. Okej, okay, czy się zczytowało? Nie. Nie sprzytowało się. Okej. Okay. To tyle w tym odcinku. Łapeczki, komentarze, suby. Dzięki za oglądanie. Ten boss był taki łatwy. Czy jakby chciał wygrać, to bym próbował mnie trafić. Ale nie próbował mnie trafić. No to wygrałem ja. I to do kolejnych odcinków. Chyba jeszcze będę wbijał te poziomy na bossów, ale w końcu będzie trzeba to poprzestać, bo widzicie, ile to już trwa, to wbijanie poziomów. Więc może w końcu poprzestanę na tym, że będę tylko z bossami się bił. Zobaczymy. A teraz się z wami żegnam. Cześć!